że tak patrząc na, też, na ten nasz skład, to mamy dzisiaj naprawdę... ...dogryzania sobie nawzajem. Już Nowak rozpoczął na blisko, tutaj troszkę się zagapił nasz prawy obrońca. Jest piłka, jest też dośrodkowanie, ale na całe szczęście ono poszybowało nas. No to jest tak naprawdę jedno z lepszych wejść Polonii w nową rundę od dłuższego czasu. Dwa zwycięstwa na sam początek. Jak to wygląda? Oj... No, dobra, było, już mogę było, powiedzieć. Było ciepło, ale tak, teraz jest u kibiców dobrze kojarzone, a teraz już mamy dośrodkowanie, jest groźnie, no i chyba to był rzeczywiście strzał. Tak. Niemniej Eryk piłki, także warto było pobiec, tutaj troszkę się pomęczyć, dośrodkowanie. Zaliczmy to nawet jako strzał. Pierwszy. Jak sędzia jest niewidoczny, to znaczy, że prowadzi zawody bardzo dobrze, a teraz już był Waluś. Uderzenie z pierwszej piłki, ale bardzo momenty gry, no to gol Adama Żaka z pniówkiem, który stał się wręcz wiralem. A teraz poczekajmy, bo jest bardzo groźne dośrodkowanie. Był Andrzejczak zamykający. Trzeba to kontynuować. Teraz fajny jeszcze odbiór. Dobrze zagrał w defensywie. Filip Żagiel piłkę przejął, jest Robski. Robski uderzenie z dystansu. Poprzeczka. Poprzeczka, no było bliżej. Widziałem, ale no w swoim jakby to powiedzieć w pramie, bardzo, bardzo ciekawy zawodnik i na pewno uważam, że nawet jeśli skończył teraz karierę, by dalej mocno pomagał. I teraz Andrzejczak, szkoda, bo w samym meczu z nami zrobił duże wrażenie i ja byłem może niepewny, ale uważałem, że to kwestia czasu. Czy też Kuczerek, którzy naprawdę dobrze się pokazywali w okresach przygotowawczych, na razie jeszcze czekają, żeby tutaj na jesień zadebiutować. Mam wrażenie, że po prostu piłkarze na wyższym poziomie, o ile nie są jakoś szczególnie lepsi technicznie, to no po teraz prostu mamy sytuację. Poczekajmy, bo teraz jest bardzo groźnie, nie ma rzutu karnego, ale jeszcze Polonia ma piłkę, jest Gajda. Gajda w polu karnym, ale już chyba troszkę się pogubił. Polonia taka... tego wsparcia zabrakło, sam wolny w zasadzie wybiegał do przodu. Teraz to zagranie z pierwszej piłki, już jest sobie pole karne Polonii, groźnie, jeszcze będzie dobitka, no ale jednak no, dobrze stanął na linii Budzik. Jednoosobowy mur i to ten najniższy w nim jest ustawiony, mamy dośrodkowanie, Zeidler w pole karne, na dalszy słupek, tam jest zgranie, jednak bramkarz górą na boisku, no bo dalej jeszcze trener Mruzek czeka. Super podanie z tą od Dawida zmianą. I wolny. Aj, bardzo blisko. Super strzał Dawida. Ma być tym takim napastnikiem, bardziej właśnie ruchliwym, zdobywającym przestrzeń i to wychodzi tutaj niestety błąd. No, zamarłem wręcz. Ja też. Jak to będzie wyglądało? Zeidler daleko w kierunku Robskiego, ten tam powalczył bardzo dobrze z rywalem na plecach, już jest wolny na lewą stronę, to jest Robski, chyba chciał dowolnego odegrać, ale jeszcze jest piłka w polu karnym, zagranie dowolnego, nabił rywala w głowę, no ofiarna interwencja, to byłoby gol. Po prostu piękniejsze na oka, a niekoniecznie, wiadomo, wynik jest rzeczą najważniejszą, a teraz sytuacja, wynik jest rzeczą najważniejszą, ale po sytuacji powiem. Jest Nowak, uderzenie miękko do bramki. Niestety. 76. minuta meczu. Tomasz Nowak zdobywa bardzo ważnego gola. Cieszynka Cristiano Ronaldo, ale naprawdę uderzył to właśnie niczym Portugalczyk. Teraz jeszcze jakieś pretensje do sztabu szkoleniowego ze strony arbitra, że troszkę nadmierna jest ta radość. Tutaj nie trzeba wybiegać. Nadzieja, jest nadzieja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gajda. Na dłuższy słupek, no było blisko, żeby Krzemień zakończył całość uderzeniem. Przeciwko których był właśnie Tomek, zawsze były ciężkie, bo jest to po prostu bardzo dobry zawodnik. Teraz Siwek dośrodkował, całość chyba zamykał Stefański. Mamy rzut rożny. Jest rzut, będzie robił nerwowych ruchów i już właśnie jest dośrodkowanie. Jest dwóch zawodników, zgranie do wolnego, no było blisko, po raz goście... Niżej ustawieni, ale nie ma się też co dziwić. Mamy kolejną wrzutkę. Ropa, 1-1, tak jest! Tak jest, brawo! Krzysztof Robski. No i mamy wyrównanie. Brawo, cała ławka wyskoczyła. Tutaj naprawdę, naprawdę atmosfera jest jeszcze bardziej podgrzana. Szaleje ławka. No i asystował Budzik. Dominik Budzik, chyba ukoronowanie tego. 2 Polonia, by tam chce iść za ciosem. Jest Stefański na prawej stronie. Zagranie lewą nogi. Radkiewicz, ręka. Radkiewicz. Chyba była ręka, jeszcze walczy Radkiewicz w parterze. Wiele nerw. I szkoda, że całe spotkanie w ten sposób nie wyglądało. Mamy dośrodkowanie. Robski, 2-1! Tak jest! Ależ końcówka spalony. Tego meczu. Niesamowite, ale jednak łapią się za głowę. Troszkę nerwowo Zeidler z Krzemieniem, ale dali sobie radę. Dośrodkowanie, jest wolne przedłużenie. Był faul w ataku. I tym samym mecz ten się kończy. Wielki niedosyt, ale też ogromne emocje.